Jedziemy w nocną trasę. Sprawdzimy parę rzeczy w tym samochodzie. Najpierw zresetujemy sobie zużycie paliwa, bo chcę zobaczyć, ile ten samochód mi najmniej może spalić. Ale to jak wyjedziemy, nie będziemy cisnąć, znaczy najmniej, no po prostu ile ten samochód może spalić w czasie normalnej jazdy bez szaleństw. I LS-y radzą sobie bardzo fajnie. Tutaj mamy M-kę. Jest to opcja chyba przycisk M przy Agility. Przy tym przycisku, przy tym takim dzęglu do wyboru trybu jazdy mamy przycisk M i można sobie przez to od razu wejść tryb manualny i trzyma wtedy nam biegi, dopóki sobie manetkami nie przerzucimy. Przetestujemy sobie to na trasie. Tego nie mam w mojej C-klasie, ale to pewnie wynika z pseudoterenowego charakteru tego samochodu. A sobie wyłączymy tutaj od rozruchu. Dobra, mamy zresetowany komputer. W tym momencie zresetowaliśmy. Wnętrze jest ciche. Nawet bardzo ciche. Natomiast słychać troszeczkę, wiadomo, jest to diesel, słychać troszeczkę ten silnik, ale jestem bardzo pozytywnie, tak jak Wam mówiłem, w części dziennej jazdy pod wrażeniem jestem wyciszenia tego silnika. Jest naprawdę w porządku. Może sobie włączymy jeszcze tutaj zaraz nawigację, to Wam zaprezentuję przy okazji jazdy naszej, jak wygląda nawigacja. Klimatyzacja włączona. Dla uczciwości pomiaru na pierwszym biegu z opcją synchronizacji. Tak, ustawiam na 20 stopni. Auto, pierwszy bieg. No i weźmy sobie nawigację. Chciałoby się dotknąć, akceptuję, nie? Nie, trzeba kółeczkiem tutaj nacisnąć albo tym padem. No po prostu weźmiemy sobie mapę, zobaczymy jaką. I czy tym. O, możemy sobie przyciemniać i zegary, i nawigację, ale nawigacja i tak jest dosyć jasna. Ja nie mam, jak wiecie, w mojej C, nie dokupiłem sobie nawigacji, korzystam z Google Maps. Tak więc tutaj to bardzo jasno świeci i chyba nie można tego sobie ustawić już żadnych tutaj opcji, chyba przyciemnienia tej nawigacji. No chyba nie można. No nie. Ponieważ, no i to ja, chyba że ja jestem za głupi i nie wiem, może jest jakaś inna opcja, ale nie wydaje mi się tak prostym menu. Tutaj mamy po prostu przy głównym pokrętle do świateł, mamy to klasyczne kółeczko do przyciemnienia. Widzicie, najjaśniej i najciemniej. Bo to jak dam najciemniej, to jest w porządku, ale wtedy nic nie widzę na zegarach. Muszę dać tak, żeby było przyjemnie z zegarami, a wtedy to bije nieźle po oczach. Zaraz sobie zobaczymy, ile przekłamuje licznik. Zbudowaną nawigacją. Damy 40 na godzinę na tempomacie. To jest 38. Uwaga. Nie, ładnie przejechaliśmy, naprawdę fajnie. Troszkę wyżej sobie dam kierownicę. Jednym kołem teraz. Ładnie. Powiem Wam, co odkryłem już jadąc w ciągu dnia, że mamy tryb żeglowania, co obala nam tutaj sytuację, że jak mamy diesla, to nie ma trybu żeglowania. A właśnie, że jest. Jest to 9-biegowy 9G-tronic, nie 7G-tronic, tylko już 9 jest. Jest 9 biegów praktycznie jak w ciężarówce. Niedługo biegów może być 10 albo jeszcze więcej. Natomiast mamy tryb żeglowania w dieslu. To tyle z nowości. Żeby chyba jeszcze ten diesel był oszczędniejszy. Prowadzi się fajnie ten samochód. Jak sobie damy w tryb, silnik jest dosyć ciepły, więc możemy dać sobie w tryb Sport Plus. Zobaczymy, jak ten samochód nam odejdzie. Na 4 łapy mamy napęd. Układ kierowniczy sobie też sprawdzimy.
dodałem gazu, to skrzynia sama mi to zrobiła. No i teraz zobaczmy. Tutaj bez jakiegoś specjalnego szału nie tracimy przyczepności, jesteśmy przyklejeni, jak mamy formaryk. Formaryk nad nami czuwa, więc jest trakcja, to mamy zapewnione. Przy takiej prędkości jest bardzo komfortowo. Proszę, ograniczenia prędkości jak byk. Tak, zgadza się. Tu już trudno przeoczyć, jakie jest ograniczenie prędkości. I puszczamy nogę z gazu, jesteśmy w trybie eko i mamy tryb żeglowania. Tryb. Ja w indywidualnym, to już za dnia sobie zaprogramowałem, mam żeby tutaj w tym menu się połapać, tu jest Dynamic Select. Napęd mam na, nie, to napęd sobie właśnie weźmiemy na eko. Tak, sprawdzimy sobie ten tryb eko. Klimatyzacja eko, napęd eko, start stop włączony, ale to jest, można sobie z przycisku wyłączyć, i układ kierowniczy w trybie sportowym. O, to właśnie mi się podoba. I tak jeżdżę w mojej C-klasie. Też mam układ kierowniczy w trybie sportowym. A propos układu kierowniczego, jest offset lekki, podobny chyba do mojego w moim samochodzie, ale jest, ja go czuję i zauważam go. I czuję, i zauważam. Fajny jest ten kolor, że w lusterkach nie mam tej białej obudowy, która jednak w nocy fajnie się komponuje. Zresztą fajnie to w nocy wygląda ta czarna podsufitka. No ja chyba lubię takie klimaty. Moja żona lubi wszystko jasne, a ja lubię jednak... Jest fajne mieć taki czarny samochód, szczególnie jak się w nocy lubi jeździć. Tylko za jasna jest poświata klimatyzacji, to bym skrytykował. Jeżeli chodzi o możliwości, no bo pokazywałem, jeszcze raz wam pokażę, zobaczcie. Jak sobie dam tym kółeczkiem na sam dół, no to już nic tu praktycznie nie widać. I klima, i oczywiście nawigacja jest w takiej jasności, jaką sobie życzę. No a jak sobie damy tak, no to już jest za jasno, jak na maksa. Troszkę ściemnimy. No nie jest fajnie. To powinien być, nie wiem, jakiś czujnik światła. Powinna się przyciemniać maksymalnie, jak to się da. No i zobaczcie, kickdown. Nie jest jakiś tam lag. To nie jest skrzynia dwusprzęgłowa. Także tutaj nie oczekuję nie wiadomo jak krótkiego czasu reakcji. Jeszcze sobie zrobimy kickdown. Teraz na siódmym biegu jestem, przed chwilą byłem na ósmym. A spalanie, odkąd ruszyliśmy, 7,1 po 5 km. Kickdown. I puszczamy. Ale nie mamy teraz żeglowania, tylko mamy siódmy bieg. Teraz mam żeglowanie, mogę sobie zminusować manetką, bardzo fajną. Przy tym też mówiłem za dnia, że manetki naprawdę fajne. Teraz gaz. Trzeba zminusować. No, diesel jest fajny. Diesel jest fajny. Co tu dużo mówić. Jak diesel jest kulturalny, nie uprzykrza życia brzmieniem, to ja nie mam nic przeciwko dieslom. Ja się najbardziej czepiam diesli, jak są brzydko brzmiącymi silnikami, penetrują
kabinę tym swoim okropnym brzmieniem. Tego nie lubię. Tego po prostu nie cierpię. Jak mi psują jazdę swoim natarczywym brzmieniem. Klekotem. A teraz weźmiemy sobie Navi i zobaczymy. Jest tempomat ustawiony na 80. Tu jest jaka 70? Przez 90 wszystko ograniczenie, bo co ta nawigacja mi tu ściemnia. To może ja już jestem głupi. Nie no, mam 90, no jak byk. Jadę 80 na tempomacie, tu mam znaki 90, a tu mi nawigacja pokazuje, zobaczcie. Na czerwono jeszcze, że przekraczam. No 90 przecież jest. No widzicie, to są właśnie nawigacje. Ciężarówki mnie doganiają z tyłu. Dobra, przyspieszamy do 90. I zaraz sobie sprawdzimy spalanie. Ja wam to wszystko pokażę. Wszystko pokażę, jak wygląda zużycie paliwa. To w każdym razie jedziemy. Widzicie, ile jedziemy. Pokazuje mi 90 na godzinę. Faktycznie jest 90. Zobaczcie, czyli tutaj nie ma żadnego przekłamania. No. Dobra, damy sobie na 120. To fajna ta obudowa lusterek, to widzicie, że nie jest biała. No i posłuchajcie, jak jest głośno albo cicho w samochodzie. Tutaj jest ten lekki szum przy 120 z szyb. No i sprawdźmy spalanie w tym momencie. 120 i 9 bieg, około 6 litrów, dajmy 130. Trzeba pochwalić licznik, że jest zgrany co do kilometra. To mi się naprawdę podoba. Nie ma żadnego przekłamania. Że tutaj szum od wiatru jest. No i zobaczcie, mamy tryb żeglowania. Gdzie? Od rozruchu i cały czas żeglujemy i dajemy 100 tempomat i widzicie 100 na godzinę, już mamy 100 na godzinę, jest 100, także jest bardzo fajnie, jeżeli chodzi o nieoszukiwanie komputera pokładowego z tym, ile jedziemy. Dobra, zrobimy sobie ciemniej w kabinie, bo jest tak fajnie czarno. Wracamy do spalania przy setce. Teraz mamy lekko w dół. Biegi, żeby hamować silnikiem.
I zerknijmy na wynik, odkąd ruszyłem. 6,8 od startu. Teraz przestawimy sobie może w tryb sportowy manetką. Sport Plus. No fajnie, jak jest napęd na 4 łapy, to jest inne poczucie trakcji. Zdecydowanie. No tylko ten szum, no to jest to, no jasność klimatu, jasność, ciągle chcę klimatyzację powiedzieć, jasność nawigacji i szum z szyb, to są w nocy te rzeczy, no i w dzień szyby też by mnie denerwowały na trasie, to są te rzeczy, które denerwowałyby. Wróćmy do naszego trybu I, czyli wszystko na Eco, wszystko w Eco, a tylko kierownica w trybie sportowym. Dodajemy troszkę gazu, jak mamy z górki, żeby złapać żeglowanie. I żeglowania nie ma. Ciekawe dlaczego. A może tylko jak tryb Eco się wrzuci, to jest żeglowanie. A w tym trybie indywidualnym, jak sobie wybierzemy żeglowanie, to i tak ono nie działa. To znaczy tryb Eco. Ciekawe by było. Zobaczymy jeszcze raz. Dodam gazu. Puszczam. Bo głupie, no przecież u mnie to działa w moim samochodzie. A teraz zrobimy test. Schodzę na tryb Eco. Dodaję gazu. Puszczam. No też nie chce na Eco. Ma jakieś powody, że nie przejdzie teraz w tryb Eco. No trudno. Trudno. Wrzucimy mu tempomat. Może na 110. Nie no, 120. Żeby jeszcze ten szum tutaj nam od szyb nie uprzykrzał życia. Siedzi się wyżej, zdecydowanie. Gdyby ta kabina była tak dobrze wyciszona jak moja, to w sumie nie miałbym nic przeciwko temu. I ten dziewiąty bieg. Widzicie, jakie są obroty? Zobaczcie, 110, dziewiąty bieg. 1400 przy 120. Mamy, ale to 8 biegów jest w badu. A teraz damy sobie 9. A już się i tak przełączyła. No i na 9 biegu mamy 1600 obrotów przy 120. Miasto. I zrobimy, uwaga, 3, 2, 1, kick down. Oto był czas reakcji skrzyni. A teraz bez kickdownu po prostu dodamy gazu. Jesteśmy w trybie Eco. Uwaga. 3, 2, 1, gaz.
tak, wiadomo, kickdown w dieslu nie za bardzo jest potrzebny, wystarczy po prostu mocniej depnąć na pedał gazu. A teraz kickdown, 3, 2, 1, kickdown. No nie ma jakiegoś mega laga. Jest oczywiście, to nie jest taka reakcja, jakbym sobie tego życzył. Ale, czy ja wiem, czy to DSG w Superbie było szybsze? No nie wiem, naprawdę. Uwaga, 3, 2, 1, kickdown. No. A teraz zrobimy to samo, co jest sportowym z gazem. 3, 2, 1, gaz. No jest. I tu jest momentalna reakcja na pedał gazu. Co prawda obrot trzyma mi ten silnik straszny. No proszę. No proszę, pomknął na 90 jakiś fanatyk. W trybie sportowym zostaniemy. Zerknijmy na nasze zużycie paliwa po kilku przygazówkach. 7,1 odkąd odpaliłem? Po 24 km, tak? Tak, i cała trasa 48. Jeszcze raz zrobimy taką próbę. Uwaga, 3, 2, 1, pedał gazu. Momentalnie, no momentalnie, tu jest tryb sportowy. I 3, 2, 1, kickdown. Widzicie, jak działa tryb sportowy? Ja niczego nie chcę upiększyć, ja po prostu pokazuję tak, jak jest. Jeszcze raz, zobaczcie. Jesteśmy w sporcie, 3, 2, 1, kickdown. No jest ten kickdown, dobrze, dobrze sobie radzi. Tu jest naprawdę dobrze. I jeszcze raz, 3, 2, 1, kick. Szybko. To jest naprawdę szybka reakcja. Mówcie co chcecie, ale lag mimo 9 biegów moim zdaniem jest mniejszy. Moim zdaniem jest mniejszy niż w tym Superbie. A nie ma tu 190 koni. Tu wspomagając się swoją pamięcią i wiedzą, ten silnik ma 170 koni. 220D. Naprawdę o wiele fajniej reaguje. No jeszcze raz, 3, 2, 1, kick. Widzicie? To ma być wolna skrzynia? Ludzie. Ja tu wcale nie mam żadnego w tym interesu, żeby faworyzować Merca. A teraz dajmy w Eco, przestawiam, bo to był Sport Plus, a teraz będzie w Eco. 3, 2, 1, kick. Też nie jest za wolna. Sprawdziliśmy. I reakcję na kickdown, i reakcję na pedał przyspieszenia. Mamy 70 ograniczenie, no ale kierowcy ciężarówki się oczywiście śpieszy. Ja jadę 77, jak widać. Czyli tyle dokładnie, ile pokazuje licznik, bo tu nie ma żadnego odchylenia. No ale panowie, nie będziemy pokazywać rejestracji. Niech facet jedzie. Nie ma łatwego życia i łatwej pracy. Dobra, chyba już pojechał, muszę pokazać. Jestem zadowolony, jak pracuje ten 9G-tronic, ten 9G-tronic z tym silnikiem i tym napędem 4MATIC, naprawdę. Znowu po raz kolejny mogę dopowiedzieć, że takiego diesla mógłbym mieć. Naprawdę takiego diesla mógłbym mieć. Nie jest głośny, nie pracuje brzydko. Podoba mi się. Naprawdę jest ładnie. Nawet jak wjeżdżamy w duże przeszkody, to specjalnie one nam
nas nie dobijają. Gaz. Nie no, 4Matic. To jest właśnie 4x4. Bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa mi 4x4. A jeszcze rundkę sobie zrobię, co tam? Taki fajny samochód. Cały czas w trybie sportowym, Sport Plus. O, rzadko kiedy coś takiego oglądam. No i zobaczmy, trochę było zabawy, trochę było deptania i spalanie 7 litrów. 7 litrów! Przy napędzie 4x4, przy jakby nie patrzeć, no co by tu nie mówić, na pewno to nie jest lekki samochód. Ja z katalogów nie pamiętam, jaka jest dokładnie masa własna. Nie będziemy gasić silnika, żeby nowy właściciel... Start, stop wyłączony oczywiście, bo jesteśmy w trybie sportowym. Auto hold. No teraz ten silnik słychać, słyszycie? No, cicho nie jest. Otworzymy szybki. No słychać i teraz nawet czuć takie lekkie wibracje, ale nie wiem, to przez moją ostrzejszą jazdę takie lekkie wibracje nawet na fotelu i... Nie, kierownica na szczęście jest zwolniona od wibracji, ale czuję to fotelem, teraz jak ruszyłem.